Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry Warhammer Total War 2. I patrzcie, mam mniej strat niż przeciwnik! Nie, czekaj. To on ma mniej strat. Nieważne! Ale wygraliśmy, wygraliśmy. Myślę, że akurat tutaj zupełnienie strat będzie jak najbardziej wskazane, jeżeli mi zależy na zdobyciu tego miasta. Ja chyba zrobię... Nie, zaraz zobaczymy, zaraz postawię Skorpiona. Ale ktoś inny chce ze mną gadać? Pak o nieagresji. Pewnie. Stary, ja na razie z tobą nie chcę w ogóle rozmawiać o jakiejkolwiek wojnie. Tak, totalny brak finezji, no ale trudno, nic na to nie poradzę. Wsparcie Alcazar zadania sekrety dynastii, okej, wróg zabity w boju, śmierć w boju, śmierć w boju, śmierć w boju, o Boże. O Boże! Ej, to prawie przypomina serię z tego, Roma, gdzie nasi generałowie na morzu ginęli. Znaczy, admirałowie wtedy, z bohaterów, tak. Książętów grobowców to chyba jednego straciłem z tego w takim razie, bo... Ale czekajcie, ja chyba mógłbym... Nie, nie mamy nic takiego superanckiego. By jakoś nas tutaj się opylało, to powstrzymać gniew, wyprawia przeciwko piechocie. Niech będzie. Po prostu musimy bohaterów uzupełnić. O Boże! Ale tych to jak po prostu na pęczki tracę. Kapłan Lisz. Magia śmierci jest beznadziejna. Magia światła je też mi się jakoś nie przydała. Więc troszeczkę nowych magów muszę powołać do życia. I wysłać ich do walki. Ja nie mogę, serio. Ale z czterech straciłem, nie? Światło... Okej... Okay. Na szczęście... Śmierci to ja w ogóle nie chcę. Chociaż śmierci to by się buffy debuffy nam udało chyba robić. O, ale on daje dużo urn. Z tej śmierci to weźmy go tutaj, przyzwijmy. Szybkość. Dobra, zobaczymy w kolejnej turze, czy się jacyś nowi nie zespawnią. Będzie na pewno weselej. No i teraz tak, mamy Khemri, mamy ich główne miasto. I ja muszę za wszelką cenę oblegać to miasto w tej turze. Mimo, że najpierw będą mnie odpychali teraz co turę, dopóki jakichś większych posiłków tutaj nie rzucę, bo jednak oni mają tutaj znacznie większe siły. Dobra, zobaczmy, czy jak przejdę w ten tryb Skorpiona, to ja tu mogę coś rekrutować? Nie, tylko globalnie. Czyli najlepiej byłoby się wycofać tutaj w jedną turę. Znaczy, zbierzmy siły, tak? W jedną... Skąd ja mam tu katapultę? Czy ja ją zdobyłem przez pola walki? Dobra, Arcane the Black. Ty dostaniesz wszystkie nasze armie. Zbierzmy z kilku z tych. Przekażmy wszystkiemu, które się da. Podejdziemy pod to miasto, niech on wspiera to oblężenie tego miasta. I w zasadzie mamy dwie pełne armie, znaczy dwie armie, tak? Może nie pełne, ale zawsze armie. Może to chociaż powstrzyma przeciwnika od robienia czegokolwiek innego. A te wypadałoby cofnąć na nasze terytorium. Jak najszybciej. No może jedną zostawmy i przejdźmy w tryb skradania się i tutaj co trzy tury rekrutujmy coś zawsze. Oj kurka, nie dałem mu tego. Skorpiona. No nic, trudno, to ten. Okej. No, trochę to zajmie. Nie możemy mu pozwolić mieć odblokowanego tego miasta, bo jeżeli ono będzie odblokowane, to będą mogli rekrutować lepsze jednostki. A tak to te armie inne, które tutaj będą, nie będą za silne. W tym momencie totalnie blokuje mu rekrutację z tej puli. Tych wszystkich takich dużych jednostek i tak dalej. Zobaczmy, że on tak będzie mógł mieć trochę matę królewskie koszary, co prawda.
Ale nie jest jakaś duża ich liczba. Dobra, mamy drugi poziom. Rozwijajmy te miasta na wyższy. O, wiem o czym jeszcze, o tym zapomniałem. Ej, to w sumie jak ty tu jesteś? No, to w kolejnej turze to zweźmiemy globalnie, zrekrutujemy. Zobaczymy, z czym to się je, nie? Co to jest? O, weźmy to, regeneracja walcz. A, to jesteś ty tutaj, to tak średnio przydatny w sumie. Para. Nauki Beki, nekrotreków. Ale w sumie ich też już możemy zacząć do armii wcielać. Jeszcze gdzieś coś mogę postawić? Pilar. Przychody niech będą. I w zasadzie to tyle. Na razie możemy. A pytanie, czy ja mogę to Królestwo Wydm do Konfederacji zaprosić? O, umowy handlowe możemy zrobić. Ale Konfederacji chyba tutaj u nich nie mamy. To trudno. Jakoś myślę, że to przeżyjemy. No nie powiem, było wesoło. Ta jedna bitwa nas sporo kosztowała, ale może damy radę. Patrz, ej, zobaczcie, oni chyba z klanem Mors przegrywają. No i to jest teraz tak, jak mówiłem. Oni nas zaatakowali, ale my nie chcemy doprowadzać do tych bitew. Ja chcę się wycofać. Oni w tym momencie będą mogli tutaj bohatera zrekrutować i tylko jednego bohatera w tym mieście. W najlepszym razie. Ale dzięki temu, że my będziemy co turę oblegali to miasto, będziemy powstrzymywali rekrutację jakiejś większej armii. Widzicie, tutaj mają z rekrutacją. A jaki tu mają garnizon? Bo może byśmy... Może byśmy tego typa tam wysłali. On dużo nie zrekrutuje. Te armie są w miarę pełne. Gdybyśmy mieli Skorpiona, to moglibyśmy zrekrutować pewnie coś lepszego. Znaczy ja to chcę, to chyba nie. Równina Soli. Słaby Lord i tak dalej, to w Równinę Soli zaraz zdobędziemy w kolejnej turze w takim razie. No, chyba, że to przyjdzie na wsparciu. To jest Setra nieśmiertelna. To wtedy by... O Boże, jeszcze mają jakieś miasto Numu? O kurw! No to o tym nie pomyślałem, że tu jeszcze mają takie miasto. Och, to bardzo, bardzo źle. Ej, czemu tu jest tak to wygląda? Tutaj muszę wejść, żeby mieć tą dużą rekrutację? O kurka, to ja chyba nie tego lorda właściwego wysłałem. No to źle. Piechotę. Weźmy stąd łuczników. Oż mordę jeża. No nic, to na pewno zdobędziemy i wtedy zmniejszę garnizon o kolejne te punkty. Ale to Numus... Ej, to Numus byłoby łatwiejsze do zdobycia. Czemu ja tego nie poszedłem zdobyć? Kurde. A to mogliśmy oblegać jedną jakąś mniejszą armię. No nic, nie wiedziałem, że to... Zapomniałem, że to jest jeszcze jakaś armia. No nic, w żaden sposób tego nie naprawię w tym momencie. Otrzymujesz wojna królo... No okej, okay, dobra, niech będzie. No nic, może jakoś to ugram. Może. To który u mnie ma taką dużą pulę rekrutacji? Ten też nie. Lećcie mi tutaj.
To zdobędziemy. Okej, tak. Kolejne badania byśmy mogli zrobić. Możemy tutaj zrobić nekrotreków kolejnego typa zrobić. A wiem, co ja tu chciałem, o czym zapomniałem. Czemu ty tu jesteś? To chcę tutaj. Okej, 106 tych. 200 urn. Moglibyśmy mieć tych wojowników, 250 urn. No niestety poczekamy na to. No to w takim razie już nie jestem pewien tego mojego takiego zwycięstwa dużego. Siła. To. Gdziekolwiek będę mógł ich rekrutować, to byłoby dobrze. Okej, weźmy tutaj ciebie. Ja tych urn dostaję 33 na ten moment, na turę. Dobra. No dobra, może coś zrobimy. W najgorszym razie tą armię trzeba będzie wycofać za chwilę. Tutaj równinę soli raczej jest zdobędziemy. Zawsze go jakoś osłabimy, tak? Zawsze coś to pchniemy dalej do przodu. Okej? Jak on to zrobił? A to równinę soli też nie zdobędziemy. Raczej mnie to nie interesuje. Kurde, to już taka kolejna bitwa była i dupa wyszła z tego blada, no. Serio, ci się tacy potężni teraz zrobili, że ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Katar. Tu mają kolejne te badziewia. Nie mam żadnego pojęcia, jak ja bym miał to zdobyć. Tego nie zdobędę. Chociaż to by na wsparciu przyszło. No jakby, może byśmy to zaatakowali? I tą równinę soli zdobyli? Jest takie jednostki plus garnizon. Usztabi i wojownicy Nehakary. Tutaj mają trochę tej piechoty, ale to jest głównie piechota. To może? Mamy dużo jednostek strzelających, mamy usztabi. Też mamy usztabi plus tych. To raczej powinniśmy dać im radę, jak mi się przynajmniej zdaje. No, w kolejnej tej. Tych tutaj wysyłajmy. Nie działają. Chyba tak pójdę na równiny soli, stoczymy tam bitwę. Kurka, jeszcze to jedno miasto z tyłu mi niestety tutaj bardzo zabruździło. Nie byłem. Nie widziałem, że oni tam będą. Szkurde. Sprawia tutaj troszeczkę się boję, że mogę kogoś stracić, ale. No co, no zobaczymy. Mamy dwie katapulty, trochę jednostek strzelających, usztabi mamy. Zobaczymy, może się uda. Stoczymy sobie tą bitwę.
Masakra, jak ja tego nienawidzę. Serio? Naprawdę, tak mi się wojska podzieliły. No nic, nieważne to jest. Tak to zróbmy. Myślę, że jednak głównie przeciwnik będzie szedł z tej strony. Zobaczymy sobie, jak to będzie nam się tutaj robiło. Serio, to jest tak denerwujące. Nie wiem, czemu tak. Mniej więcej z tej samej strony mi szły moje wojska, więc. Nie wiem, czemu takie coś się wydarzyło. No tak. Zaryzykuj. Rozmieśćmy, rozpocznij bitwę. Okej, tak. Idźmy tak tu zróbmy. Ty tutaj. No w sumie to może nawet i dobrze, że takie coś tutaj mamy. To jest ostrzliwuj, tak? W ten sposób stoczmy ją. Dobra, was tak. A tutaj wyjdzie jeden bohater przeciwnika, nie? Bo cała reszta powinna być tutaj. O, w tych mi strzelajcie, to jest najgroźniejsza jego jednostka. Dobra, tego bohatera to jakoś olejemy. Tutaj cały czas mi moje armie wychodzą. No to fajnie, może najpierw zmiażdżylibyśmy tutaj to jedno. Z dwóch stron. To byłoby nawet całkiem fajnie i miło. No to może im tak każmy iść. Kogo ja tutaj mam? On Arkan the Black, to on może nam tutaj rzucać jakieś siły oczywiście do ataku. Okej. Myślałem, że to z jednej strony nam pójdzie ten atak i będę miał troszeczkę większe możliwości tutaj posiedzenia i przejścia tego z mniejszymi stratami, no ale chyba nie będzie mi to dane, niestety. Okej, te bonusy by nam się przydało rzucić na naszego skorpiona, który tutaj walczy. I w sumie możemy go na chwilę jeszcze cofnąć. Na razie tutaj, jak widzimy, bardzo duże straty zadaje my. Kończmy go. Tutaj w tych strzelajmy. Kurde mol, jak to wszystko się nam poukładało. Oni mi się zaraz tu przebiją, jednak możliwe, że nie dam sobie rady. To wszystko przejść i zrobić. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. U sztabi tutaj sobie dają radę. Ciebie byśmy. Czekajcie, dajmy tego debuffa. Skorpiona bym się mniej bał rzucać do ataku, jeżeli byśmy mieli tutaj jakieś silniejsze jednostki. Znaczy, mielibyśmy tutaj tych magów do buffowania naszych jednostek. Bym się trochę mniej bał go rzucać tutaj do ataku. Tych mi wyrżną, no niestety. No nic, zdobędę mu to miasto i je chyba zniszczę totalnie. W takim razie, zawsze go to troszeczkę osłabi. I się wycofam. Raczej już kolejnego miasta mu nie zdobędę. Chociaż może, nie wiem, zobaczymy. Z jakimi siłami tutaj będziemy mieli do czynienia. Po tej bitwie. Atak. O, w mordę, jak on mi to zespałnił tutaj. No, was tutaj rzućmy, na razie. O, sorki, coś mi dzwoni. Okej, jestem, sorry, kontynuujmy tą bitwę i rzeź. Mojej armii, Boże. Ej, oni mieli sporo jednostek też przeciwpiechotnych. Ej, co to za jednostki w zasadzie?
Tu. No kurka, mogę to przegrać. Fajnie, że tego użyłem chociaż raz. No serio, co on ma za jednostki jakieś takie przekoksane wszystkie? Wyrżnęli mi wszystko jak mogli. To mnie zaboli. Te walki z Khemri to jest jakaś rzeźnia masa. Okej, te jednostki tu dobiegły, teraz tutaj tu. O, finezji to ja tu w tych bitwach żadnej nie mam. Okej, tak. Serio, oni mi wyrżnęli wszystkie te jednostki moje ich piechota wyrżnęła mi wszystkie moje jednostki przeciwpiechotne. What the fuck? Jak on to zrobił? No okej, okay, tutaj weźmy się skupmy na wyrżnięciu tego czarodzieja. Ja się troszeczkę podlecz. Okej, okay, tego typa też mu raczej zarąbiemy już. Was tutaj przerzućmy, bo on ma tutaj największe siły po tej stronie. Tutaj raczej to już damy radę zniszczyć. No ale miasto mu zniszczę i w zasadzie nic pewnie poza tym. Nic pewnie więcej mu nie zrobię, jeżeli mam być szczery. Okej. Już możemy przyspieszyć, bo to już jest tylko zwykłe wyrzynanie się. No nic, trudno. Myślałem, że mniejsze straty poniosę. A to rozbiliśmy. No nieznaczne zwycięstwo, jak najbardziej tym razem. Za duże straty. Strasznie za duże. Nic, będę musiał się wycofać i znowu dokonać rekrutacji, ale... Te 400, no to się spisały. Jakim cudem ja aż tyle ich wyrżnąłem, a... No nic, trudno. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się następnym razem. Hej!